Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale. Dziś mam dla Was kilka bardzo ważnych przesłań od Jezusa Chrystusa na czasy ostateczne, więc zapraszam Was do wysłuchania. Jezus Chrystus, kochane dzieci światłości, ja, Jezus Chrystus, kocham Was i Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochane dzieci światłości, goreję ogromną miłością ku Wam. Pomóżcie mi Was kochać i dajcie się kochać. Moja miłość do Was, kochane dzieci, jest przeogromna. Jak bolesną rzeczą jest brak miłości. Ja pragnę miłości ufnej, bezgranicznej, pokornej. Prawdziwa, pokorna miłość zdobywa wszystko i wszystkich. Ja kocham wszystkich miłością Bożą, doskonałą. Chcę też miłości od Was. Nie bądźcie obłudni, żyjcie miłością. Każdy, kto kocha, chce być kochanym. Jak rani mnie brak bezgranicznej, ufnej miłości. Jest bardzo dużo oschłości i wyrafinowania, wulgaryzmów. Opamiętajcie się, dopóki nie jest za późno. Kochane dzieci, unikajcie jakichkolwiek rozdźwięków między sobą. Żyjcie w jedności, miłości, pokorze i pokoju. Nie wolno Wam iść do domów, dopóki nie wyjaśnicie sobie urazów i niejasności. Pamiętajcie, aby zawsze przepraszać jedni drugich. Kochane dzieci, z gorącego miłością serca Wam błogosławię, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drugi przekaz. Kochane dzieci światłości, ja, Jezus Chrystus, Was kocham i błogosławię Wam w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Żywność, kochane dzieci, osobiście ją rozmnożę, jeśli to uczynicie w dniach ciemności, zapowiedzianych od dawna, ale gdy nadejdzie, potem potrzeba. Pamiętajcie, kochane dzieci, aby się dzielić z bliźnimi, nie być samolubnym i złośliwym. Wiele różnych kataklizmów i różnych dolegliwości wybuchnie w owym czasie na świecie. Wy, kochane dzieci, macie ufać i wypełniać wolę Bożą w sposób doskonały. Pamiętajcie, módlcie się codziennie do Ducha Świętego o oświecenie i wzmocnienie Was, Waszych bliskich i Waszych wrogów, których macie. Módlcie się za Waszych nieprzyjaciół. Kochane dzieci, popatrzcie na ten piękny świat, który Trójca Święta stworzyła, i podziwiajcie piękno stworzenia. Stworzeniem Wy także jesteście, ale nie niszczcie dzieła stworzenia. To, co Bóg stworzył, człowiek nie ma prawa niszczyć. Człowiek ma to zachować dla potomnych. Jeszcze chwila i z tego, na co patrzycie, nie pozostanie kamień na kamieniu. Sprawiedliwość już niedługo będzie miała obfite żniwo. Kochane dzieci, powtarzam Wam nieustannie o bezgranicznej ufności. Przypominam Wam dlatego, że Wasza ufność się zatraca. Ufacie mi tylko do pewnych granic. Jesteście nieufni, a to rani moje najświętsze serce i serce mojej najświętszej mamy. Starajcie się, kochane dzieci, pełnić wolę Bożą w sposób doskonały, a ja z całego serca, tryskającego miłością, będę Wam błogosławić i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pamiętajcie o pokorze i bezgranicznej ufności. Jeszcze jeden przekaz. Jezus Chrystus, kochane dzieci, kocham Was wszystkie bardzo i Wam błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przypominam Wam, dzieci, abyście korzystali z pomocy Waszych aniołów, stróżów w każdej chwili. Proście ich o ochronę przeciw złym duchom. Złe duchy będą Was bez przerwy atakować, i to od Was zależy, czy będziecie się bronić, czy też nie.
Szatan w całej swej potędze nigdy nie pokona was, jeżeli sprzymierzycie się z waszymi aniołami stróżami. Diabeł dochodzi do was tylko wtedy, gdy mu na to pozwalacie. Zbyt wielką ceną was odkupiłem, abyście schodzili na jakiekolwiek ustępstwa względem Niego. Kochane dzieci, pomóżcie mi zbawić świat. Jak wielka liczba dusz idzie na potępienie. Dzieci moje drogie, miłujcie się nawzajem Bożą miłością tą, którą ja was umiłowałem. Naśladujcie mnie i moją Matkę oraz Świętych. Wszystkie zapowiadane rzeczy wypełniają się w swoim czasie. Nie wypatrujcie realizacji konkretnych dat. Trójca Święta może przesunąć w swojej dobroci daty według swojego uznania. Nie bądźcie ślepi, kochane dzieci. Nigdy nikogo nie sądźcie. Sądził sprawiedliwie będę ja. Na sądzie szczegółowym i ostatecznym wam tego robić nie wolno. Gdybyście wiedziały, jaką szkodę wyrządzacie językiem, to dniami i nocami byście klęczały przed tabernakulum i przepraszały mnie i bliźnich, których skrzywdziliście. Nie wolno wam krzywdzić bliźnich. Nie troszcie się zbytnio o siebie, bo ja sam się o was troszczył będę. Wy wypełniajcie tylko wolę Bożą. Wiele z was będzie świadkami cudów i zjawisk, które będą coraz częściej występowały wokoło was i w waszych sercach. Pragnę od was bezgranicznej ufności. Nie dręczcie mnie jej brakiem u was. Pragnę więcej miłości bliźniego. Róbcie codziennie rachunek sumienia. Odrzucajcie od siebie wszelką złość. Upominajcie jedni drugich. Kocham was, kochane dzieci, i wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, to dzisiaj na tyle. Bardzo wam dziękuję za poświęcenie czasu i oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskiej modlitwie o ochronę naszego kraju przed III wojną światową i kataklizmami. Wystarczy wejść na mój kanał na YouTube Łukasz Andryszczak i odsłuchać nagranie, które pojawia się codziennie o 6 rano. Można go oczywiście odsłuchać o dowolnej porze, ale ważne jest, żebyście powtarzali za mną modlitwę lub sami ją odmówili w myślach lub na głos, a następnie wpisali swoje imię w komentarzu pod filmem. Jest to lista obecności osób, od których jest intencja modlitewna, więc jest to naprawdę bardzo ważne. Następnie proszę o polubienie nagrania, wtedy zwiększy się jego zasięg i więcej osób będzie się mogło o nim dowiedzieć i wziąć w nim udział. Oczywiście też zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału, a także do wsparcia moich zbiórek charytatywnych, mianowicie zbiórki na pomoc humanitarną ludziom w potrzebie, jak również zbiórkę na pomoc dla zwierząt. Kto z was chciałby więcej doczytać odnośnie przekazów, to zapraszam na stronę Żywego Płomienia. Wszystkie linki znajdziecie w opisie każdego filmu na kanale. Ja wam teraz dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.